Na zdjęciu Zorza Polarna, która została uchwycona w dniu dzisiejszym, czyli 27 lutego 2023 roku przez panią An Aleksandrę, przepraszam, w kamieniu pomorskim. Już wczoraj było w wielu miejscach Polski widać Zorzę Polarną gołym okiem. Natura sprawiła bardzo ładny prezent. i... Te obserwacje można było czynić praktycznie przez całą noc. W dniu dzisiejszym znów w wielu miejscach pojawiła się zorza polarna, szczególnie bardzo dobrze widoczna w Polsce północnej. A do tego jeszcze dziś mamy zdecydowanie więcej przejaśnień, ponieważ nad, Polskę, nad Polską dominuje wyżowa pogoda. Ten wyż z nad Wysp Brytyjskich wpływa dość intensywnie na pogodę w Polsce, szczególnie w Polsce Północnej, więc dzisiaj jest też bardzo dobry dzień do obserwacji. Jeszcze korzystając z okazji, chciałbym prosić Was o subskrypcję. Jeżeli ten kanał Wam się podoba i chcecie być na bieżąco z materiałami, zasubskrybujcie to. Pozwoli nam też taka subskrypcja w rozwoju tego kanału i w rozwinięcie jego skrzydeł. W Polsce jest mało kanałów o tematyce meteorologicznej i ciężko jest się przebić poprzez algorytm. Ale każda subskrypcja, każde polubienie bądź każda reakcja powoduje, że ten kanał nam się rozrasta. Z góry dziękuję i wracamy do pogody. No więc sprawdzamy jak wygląda sytuacja baryczna nad Europą i to co widzimy to przede wszystkim dominację wyżów atmosferycznych. Jest to wyż wielocentryczny Hazal, którego centrum znajduje się nad Szkocją. On cały czas się umacnia i najbardziej rozbudowany będzie we wtorek i na z wtorku na środę tam ciśnienie będzie wynosić 1045 hPa, ale mimo tego że on jest nad wyspami brytyjskimi, to również oddziaływuje na pogodę m.in. w Polsce za sprawą klina wysokiego ciśnienia, który nad Polską się znajduje. To będzie powodowało poprawę pogody, ale też chłodne noce. No i ciśnienie w poniedziałek na godzinę 19, praktycznie w całym kraju powyżej 1030 hektopaskali, najwyższe na północnym zachodzie oraz ogólnie na północy, najniższe na krańcach południowych 1029 hektopaskali. W ostatniej dobie ciśnienie nadal wzrastało. Wzrosty wynosiły około 10 hektopaskali. Najmniejsze już na północnym zachodzie, największe na południowym wschodzie oraz na wschodzie, z racji tego, że tam już przestawał oddziaływać niż, który oddalał się od Polski. Natomiast wyż nad Wyspami Brytyjskimi nadal się umacnia, więc jeszcze te wzrosty ciśnienia nad Polską są. Największe wahania w poprzednich dniach, na początku największy spadek ciśnienia, potem największe wzrosty ciśnienia w suwałkach, tam na początku spadek do około 30 hektopaskali, a potem wzrost o 20 hektopaskali i teraz jeszcze o 15 hektopaskali. W poniedziałek też typowa wyżowa pogoda bez silnych porywów wiatru. Najsilniej awiało nad Krakowem 32 km na godzinę oraz 29 km na godzinę na krańcach południowych, a więc pogoda spokojna, ale też chłodna. Temperatura minimalna 5 cm nad ziemią. Nocą z niedzieli na poniedziałek w całym kraju praktycznie ujemna. Jedynie w ustce dodatnia 1 stopień Celsjusza. Najzimniej ubiegłej nocy było w województwie warmińsko-mazurskim. W Kętrzynie zanotowano przy gruncie minus 11 stopni Celsjusza oraz w województwach zachodnio-pomorskim oraz pomorskim, tam minus 9-8 minus stopni Celsjusza. W województwie podlaskim również minus 9 stopni Celsjusza. Za to maksymalne temperatury w dzień już całkiem przyjemne. Poniedziałek najcieplej na północnym zachodzie. Tam w Szczecinie zanotowano ponad 5 stopni Celsjusza. Najzimniej na krańcach południowych oraz na krańcach wschodnich w zakopanym prawie minus 4 stopni Celsjusza. Sprawdźmy sobie jeszcze stan temperatury powietrza na godzinę 19.00. Temperatura po całkiem przyjemnym i ciepłym dniu bardzo szybko zaczęła spadać i w najniższa była notowana w Zakopanem, minus 5 stopni Celsjusza, ale w całej Polsce Południowej, Wschodniej oraz Północnej temperatury już są poniżej zera. W suwałki minus 5 stopni Celsjusza, jedynie na zachodzie jeszcze temperatury powyżej zera, ale to się szybko zmieni, ponieważ temperatury nadal będą spadać. A związane jest to z typową pogodą wyżową, która jest, teraz dominuje nad Polską. W wielu miejscach pojawiły się, się przejaśnienia, bądź nawet czyste niebo. To powoduje, że ta, ta typowa kołdra z chmur nie występuje, a więc ciepło, które w dzień było, zostało wypromieniowane. Stąd te spadki temperatury lokalnie są dość dotkliwe. I tak nocą z poniedziałku na wtorek. W wielu miejscach Polski temperatury spadną powyżej, poniżej minus 5 minus 6 stopni Celsjusza najzimniej w województwie podlaskim oraz na południu województwa małopolskiego do minus 9 bądź minus 10 stopni Celsjusza przy gruncie z pewnością więcej. W wielu miejscach Polski przejaśnienia nie powinno nigdzie padać. Wiatr słaby, wiejący z zachodu na wschód a zatem pogoda dobra do obserwacji zorzy, szczególnie w Polsce północnej, jednak trzeba się ciepło ubrać. We wtorek o poranku rzeźko i zimno, potem słońce zacznie ogrzewać grunt, zrobi się całkiem przyjemnie. Praktycznie w całej Polsce temperatury powyżej zera, jedynie w zakopanym minus 3 stopnie, na pozostałym obszarze. Z, od 1 od stopnia na północnym wschodzie do 4 stopni na zachodzie Polski, a wykluczone, że w województwie zachodniopomorskim po południu będzie 5 stopni Celsjusza, co przy słonecznej pogodzie da całkiem przyjemny efekt. W całej Polsce dużo słońca, jedynie na krańcach południowo-zachodnich zachmurzenie będzie większe, ale bez opadów, Wiatr nadal słaby, wiejący z północnego wschodu na zachód i południowy zachód Polski. Noc w wtorku na środę to powtórka tego, co będziemy mieli najbliższej nocy, a więc znów bardzo dużo przejaśnień, bardzo małe zachmurzenie, wypromieniowanie ciepła, które było w dzień, i bardzo zimno, szczególnie tym razem w Polsce południowej minus 8 stopni do minus 10 stopni. W Zakopanem najcieplej w Gdańsku 0 stopni Celsjusza, a tam nad ranem wystąpią mgły. Drobne opady śniegu pojawią się w województwie podlaskim, a śniegu z deszczem w województwie warmińsko-mazurskim. Na pozostałym obszarze bez opadów nadal wiatr słaby, wiejący ze wschodu w kierunku zachodnim. Środa to kontynuacja pogody wyżowej i jeszcze wyższe temperatury. Znów poranek będzie rześki, ale potem, gdy słońce zacznie lepiej operować, zrobi się zdecydowanie cieplej szczególnie w Polsce północno-zachodniej tam temperatury wzrosną do 6 stopni Celsjusza w Zakopanem nadal minus, minus 2 minus 3 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze od 2 do 4 stopni Celsjusza. Najwięcej słońca na zachodzie Polski, natomiast na wschodzie zachmurzenie średnie do dużego, a na północnym wschodzie przelotne opady deszczu. Wiatr nadal słaby, zmieniający kierunek, będzie wiał z północnego zachodu na, pół, na południowy wschód. A jak będą wyglądały temperatury w kolejnych dniach po tych zimnych nocach i delikatnych wzrostach w dzień, amplituda temperatur będzie malała, a temperatury będą powoli rosły do góry, także 2-3 marca nadal będą ujemne, ale ten mróz będzie już minimalny, natomiast wzrosty będą wyższe do 5-6, a nawet 7 stopni Celsjusza tak pokazuje model ECMWF dla Warszawy. Natomiast amerykański GFS pokazuje podobnie, więc temperatury powoli, ale będą rosły do 4 bądź 5 marca. Wzrostą, tak, że będą praktycznie powyżej zera w wielu miejscach Polski, również w nocy. Natomiast później znów nastąpi spadek: w dzień temperatury będą koło 0 stopni, bądź delikatnie powyżej. Natomiast w nocy będą spadały poniżej, poniżej minus 2, minus 3, minus 4 stopnie, w wielu miejscach Polski. Więc dwudziestek na początku marca na pewno nie będzie. Będzie to powolny odwrót zimy, czyli takie przedwiośnie, chociaż już wtedy będziemy mieli wiosnę. No i pogoda wyżowa bez opadów z pewnością do 3 marca, natomiast od 4 marca zaczną, są prognozowane opady, opady deszczu, deszczu ze śniegiem bądź śniegu przelotne. Natomiast musimy jeszcze poczekać na kolejne wyliczenia modeli, żeby zobaczyć, co dokładnie będzie się działo.